Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Dzisiejsza nasza konferencja poświęcona jest minionym 100 dniom obecnej kadencji. Chcielibyśmy krótko podsumować i na samym wstępie chciałbym powiedzieć Państwu, że tak jak powiedzieliśmy, chcieliśmy wprowadzić do Rady Miasta nową jakość pracy, jakość oczywiście merytoryczną. Przyjęliśmy postawę od samego początku konstruktywnej opozycji, to znaczy takiej, która dyskutuje, rozmawia i poszukuje rozwiązań najlepszych dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców. Jest to trudne zadanie, dlatego że głębokie podziały polityczne, jakie są na mapie kraju, często istnieje taka chęć przenoszenia ich na samorząd. No, my staramy się temu absolutnie nie ulegać, koncentrujemy się na pracy na rzecz naszych mieszkańców, dlatego nasi radni, obecni tutaj ze mną, podjęli trud pracy w komisjach, przewodniczą w tych komisjach. Pierwsze efekty pracy oczywiście, jeśli miałbym podsumować, są dobre, dlatego że udało się, jak Państwo wiecie, uchwalić budżet jednogłośnie. To wielki sukces, myślę, wszystkich radnych i całego miasta, bo mimo wielu różnic udało się znaleźć punkty stykowe i udało nam się 30 kilka wniosków w tym budżecie uwzględnić jako Klub Prawa i Sprawiedliwości. Mamy też świadomość, że taki układ w Radzie, jaki się ukształtował, powoduje, że musimy zrezygnować z niektórych rzeczy na rzecz innych klubów, bo inaczej porozumienie nie byłoby możliwe. Pozwólcie, że to, co zrobiliśmy i robimy, króciutko każdy z radnych Państwu powie. Ja jeszcze wrócę na sam koniec. Zacznie może Pani radna Renata Brączyk, szefowa Komisji Społecznej i Sportu. Proszę. Dziękuję. Witam Państwa. Witam. Tak jak przewodniczący naszego klubu powiedział, jestem przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych i Sportu. Proszę Państwa, nasza komisja w składzie różnym, ale pracuje bardzo intensywnie i bardzo efektywnie. Nasz Klub Prawa i Sprawiedliwości w swojej kampanii wyborczej chciał wyjść naprzeciw mieszkańcom i wyszliśmy. Nasza inicjatywa, tak zwane Senior Plus, 60 Plus, zostało wprowadzone do budżetu, a mianowicie, proszę Państwa, 500 tysięcy zostało wprowadzone przy aprobacie wszystkich radnych. Nasza koncepcja jakby wspomożeniu naszych seniorów, chociaż nie chciałabym tego słowa tak używać, bo 60-latkowie to są ludzie w pełni, nie może nie w pełni, ale sprawni, którzy mogliby jeszcze być na rynku naszym kołobrzeskim wykorzystani, w cudzysłowie oczywiście. Te 500 tysięcy to będą zabiegi rehabilitacyjne, które będą wprowadzone już niebawem. Prace trwają. Są to zabiegi w naszych ośrodkach, będą to zabiegi w naszych ośrodkach zdrowia czy w sanatoriach. Będą to 3 pakiety w 10-krotnym cyklu. Każdy kołobrzeżanin, który ukończył 60 rok życia, bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, poprzez kartę mieszkańcą, którą też poparliśmy, będzie mógł skorzystać z takich zabiegów. Nie tylko myśleliśmy o mieszkańcach troszeczkę starszych, ale i też młodszych. Wraz z klubem Jacka Woźniaka tutaj chcę powiedzieć, że poparliśmy w całej stanowczości profilaktykę dla młodych kobiet, ale także dla mężczyzn. Poparliśmy na naszej komisji tak samo wszelkiego rodzaju dotacje dla klubów sportowych. To jest blisko 3 miliony złotych. Młodzież, dzieci, żeby aktywnie spędzały czas wolny i rozwijały swoje zainteresowania. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, my bardzo serdecznie dziękujemy za to, że Rada Miasta obdarzyła nas tak wielkim zaufaniem i wybrała na przewodniczących komisji. Ja mam przyjemność przewodniczyć Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich. Ta komisja zajmuje się sprawami formalno-prawnymi, ale również opiniujemy ważne projekty uchwał i w tej chwili to, co już udało się zrealizować, to jest m.in. zwiększenie budżetów osiedlowych. Jako Komisja Prawa będziemy decydować
zdecydować prawdopodobnie w przyszłym roku, w którą stronę to ma iść, czy te rady osiedla mają zasadność istnienia, czy nie. Będziemy współpracować również przy tworzeniu budżetu obywatelskiego. Komisja Prawa będzie miała w tym bardzo dużą rolę. Oprócz tego komisja zajmuje się pomniejszymi sprawami, jak opiniowanie tutaj, jeżeli chodzi o nazwy dla ulic, dla skwerów, dla placów, ale również też tutaj trzeba zaznaczyć kwestie dotyczące na przykład zwiększenia pieniędzy na miejski monitoring, czy na przykład doposażenie i budowa strefy w wypoczynku i integracji w zabytkowym parku imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Będziemy też na naszej Komisji Prawa na pewno zajmować się i analizować działalność LOT-u, bo prawdopodobne jest, że nasze członkostwo z końcem roku w tej organizacji się skończy, ale o tym zadecyduje między innymi merytoryczna praca właśnie na Komisji Prawa. Dziękuję. Zwiększenie budżetów osiedli wygląda tak, że w tej chwili mamy 110 tysięcy na każde z 9 osiedli, natomiast w poprzednim roku było to 30 tysięcy złotych, czyli jest wzrost o 80 tysięcy. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Plewko, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef Komisji Komunalnej, ale również z racji tego, że w tej kadencji jestem członkiem Komisji Mieszkaniowej, więc również dużo czasu poświęcam na pracę w Komisji Mieszkaniowej i już mam pierwsze efekty, także jestem zadowolony. Również ze współpracy, bo muszę powiedzieć, że w tej kadencji współpraca, jeżeli chodzi o naszą górę, zupełnie inaczej się układa niż poprzednio z Januszem Gromkiem. Mając doświadczenie z poprzedniej kadencji, mogę to w tej chwili już potwierdzić. Również chcę powiedzieć, że jako członek Prawa i Sprawiedliwości i z racji tej, że władza w Szczecinie, czyli wojewoda, Urząd Morski, są w tej chwili również jakby we władaniu Prawa i Sprawiedliwości. Staramy się pomóc miastu. My jako Prawo i Sprawiedliwość tutaj lokalne, chcę powiedzieć, że kilka dni temu byliśmy razem z urzędnikiem Urzędu Miasta w Urzędzie Morskim, żeby omawiać sprawy związane z naszymi plażami w Kołobrzegu, bo chcemy dużo inwestować, ale z tym są związane różne problemy typu administracyjnego i wiele rzeczy żeśmy już w Słupsku wyjaśnili, załatwili. Chcemy teraz zorganizować spotkanie również w Kołobrzegu z panem dyrektorem i z urzędnikami. Także w najbliższych dniach to się odbędzie. Komisja Mieszkaniowa, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony też pozytywnie po naszym spotkaniu członków Komisji Mieszkaniowej i pani prezydent Grenda-Zwójtowicz, kiedy poinformowała nas, że już intensywnie działa nad tym, żeby na przykład odzyskiwać mieszkania, które zostały przydzielone co niektórym mieszkańcom, a poszły jakby w podnajem. Także mnie to bardzo cieszy, bo dzięki temu myślę, że też jakieś tam mieszkania odzyskamy. Jest to nasze wspólne działanie i ja uważam, że i przy okazji, ponieważ dzisiaj jest Dzień Kobiet, to i paniom wszystkiego najlepszego życzę i naszym paniom prezydentkom, wszystkim trzem i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała dobrze. Jak na razie jest ok i czekamy, żeby w przyszłości było równie dobrze. Dzień dobry Państwu. Mi przypadł w zaszczycie piastowanie przewodniczenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to nowa komisja w Radzie Miasta. Dopiero od tej kadencji jest uchwalona. Komisja moja, jak wiecie Państwo, zajmuje się wszelkimi rodzajami petycjami, wnioskami do Rady Miasta, jak również i przede wszystkim skargami na, powiem kolokwialnie, rządzących, czyli na prezydenta bądź też na dyrektorów placówek. Jak już wiecie, na ostatniej sesji już pierwsze efekty naszej pracy omawialiśmy. Na kolejnej sesji będą następne. Nie będę tutaj mówił, czego dotyczą. Chciałbym jeszcze tu ująć, że w budżecie na ten rok my jako klub zawarliśmy pewną bardzo fajną rzecz dla mieszkańców osiedla Ogrody.
Chciałbym teraz powiedzieć, że pracujemy nad programem funkcjonalno-użytkowym budowy świetlicy, biblioteki świetlicy z zapleczem sanitarnym dla boisk piłkarskich na osiedlu. Jesteśmy w trakcie rozmów, ustalamy co chcemy, jak ten budynek będzie wyglądał. Myślę, że to dla wszystkich osób mieszkających na naszej dzielnicy, na dzielnicy Ogrody, przysporzy to dużo radości, że tak powiem, i miejsca, gdzie będzie można spędzać wolny czas. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Bartosz Bieńkowski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury oraz członek Komisji Rewizyjnej oraz Budżetowo-Gospodarczej. Ja pokrótce chciałbym Państwu powiedzieć, czym się zajmuję i co zamierzam osobiście zrealizować. Pracując oczywiście w Radzie Miasta. W Komisji Oświaty i Kultury, której przewodniczę, jako priorytet stawiam sobie zmianę siedziby szkoły muzycznej. Tak spartańskie warunki, w jakich nasze dzieci, między innymi nasze dzieci muszą się uczyć, no, są niedopuszczalne po prostu. Sprawa kolejna, mam zamiar doprowadzić do tego, aby w szkołach naszych, ale różnych szkołach podstawowych powrócił tak zwany, już chyba zapomniany program SKS-u, Szkolnego Klubu Sportowego. Jest to program ministerialny, który już funkcjonuje w niektórych szkołach. Niemniej jednak nie we wszystkich. Jest to program zajęć sportowych oczywiście, bezpłatny dla dzieci, dla naszych dzieci, ale płatny dla nauczycieli. No i kolejna, najważniejsza dla mnie sprawa, to sprawa inwestycji w związku z pracą w Komisji Budżetowo-Gospodarczej, przebudowy i modernizacji ulicy Armii Krajowej. Jest już dokumentacja projektowa, także mam nadzieję, że w przyszłym roku przejedziemy się już prostą, równą, piękną ulicą koło Brzesku. Drodzy Państwo, jak widzicie Państwo, jesteśmy skoncentrowani na pracy w Radzie Miasta. Traktujemy to jako, jak powiedziałem, służba publiczna. Do tych elementów, o których wspomnieli nasi radni, chciałbym dodać jedną rzecz. Też bardzo się z tego powodu cieszę. Do budżetu został wpisany koncepcja, projekt związany z zagospodarowaniem brzegów rzeki Parsenta, który w naszym odczuciu, jego realizacja powinna miasto ucywilizować, spowodować, no, że nasz piękny Kołobrzeg stanie się rzeczywiście perełką nad Bałtykiem. I Szanowni Państwo, to co jest ważne też, muszę tutaj oczywiście także zawrzeć pewne słowa krytyki i apelu, ponieważ z Panią Prezydent współpracuje nam się dobrze. Nie jest to oczywiście gołosłowne. Niemniej jednak apelujemy do zajęcia się w większym stopniu i większą determinacją sprawami naszymi, lokalnymi, dlatego że Pani Prezydent w naszym odczuciu zbyt dużo czasu poświęca na tematy polityczne, ogólnopolskie, a za mało zajmuje się sprawami mieszkańców. Oczywiście Karta Mieszkańca jest kluczowym projektem Pani Prezydent i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że spotkaliśmy się z Panią Prezydent jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości na nasz wniosek i dyskutowaliśmy bardzo merytorycznie na temat tej karty, ponieważ nie chcielibyśmy, aby był to projekt marketingowy, tylko chcemy, aby ten projekt zawierał bardzo realne, wymierne korzyści dla naszych mieszkańców i tutaj już taka dyskusja z Panią Prezydent pierwsza się odbyła. Jesteśmy, jak powiedziałem Pani Prezydent, w 3/4 usatysfakcjonowani. Brakuje nam jednak konkretów. Myślę, że mieszkańcom również. Myślę, że wiele rzeczy można było już wprowadzić niezależnie od Karty Mieszkańca i tutaj mamy troszkę różne spojrzenie. Uważamy, że można mieszkańcom te ulgi przyznawać już przed nawet kartą, niektóre z prostym zarządzeniem. Pani Prezydent przyjęła inną formułę, jest wykonawcą, rządzi w mieście, ma do tego pełne prawo, ale ponosi także za to pełną odpowiedzialność. Jeśli chodzi jeszcze o element, który jest naszym zdaniem niestety niewykorzystywany, zwróćcie Państwo uwagę, było dużo mowy o tym, żeby połączyć
łączyć miasto z gminą. Nie ma żadnych ruchów ze strony pani prezydent. Mało tego, dowiadujemy się obok, że oto gmina podjęła w zasadzie już wstępną decyzję o wybudowaniu urzędu gminy w Budzistowie. Jesteśmy zdziwieni, że nie ma komunikacji między panią prezydent i wójtem gminy, który skądinąd wiem, kiedyś był wielkim zwolennikiem pobudowania wspólnego urzędu miasta i także był przychylny do połączenia naszych dwóch aglomeracji. To są sprawy kluczowe dla miasta, które mogą nasz rozwój ukierunkować w sposób bardzo dynamiczny. Bardzo żałujemy, że takiej determinacji nie ma. No i niestety pani prezydent oczywiście odziedziczyła bardzo wiele problemów po byłym już panu prezydencie. Jednym z nich jest fatalnie prowadzona współpraca z PKP. Wiecie państwo, jaki skutek w zasadzie jest w tej chwili. Trzeba sprawę ratować, ponieważ pan prezydent, będąc pełnomocnikiem do współpracy z PKP, doprowadził do sytuacji takiej, że praktycznie rzecz biorąc projekt absolutnie w tej formie, który zaproponowano, nie może być przyjęty. A sprawa jest poważna, bo zabrnęła już do praktycznie finalnej części. Dlatego podjęliśmy także decyzję w trakcie rozmowy z panią prezydent, że podejmiemy wspólnie wysiłek, by spróbować jeszcze tą materię zmienić, tak aby nasz wspaniały Kołobrzeg nie został tutaj zabudowany tym razem arteriami kolejowymi w sposób nadmierny. To tyle króciutko. Liczymy na wykonanie budżetu. A jeszcze komisja rewizyjna oczywiście jest taką ważną komisją, którą ja przewodniczę i tutaj możecie państwo być pewni, że w sposób obiektywny, rzetelny będziemy kontrolować wszelkie działania urzędu, spółek, jednostek organizacyjnych i będziemy przedstawiać stosowne wnioski, które mają na celu poprawienie funkcjonowania tych obszarów, a tam, gdzie oczywiście nieprawidłowości są poważne, będziemy także stosowne kroki w tym zakresie podejmować. Możecie państwo, mieszkańcy, na to liczyć z naszej strony. Bardzo dziękuję. Jeszcze? Pan... Mam nadzieję, że można tak pan przyczynił, już o tym powiedział, natomiast tak jeszcze tak telegraficznie w skrócie, jakby pan podsumował, bo za moment czeka nas konferencja wschodni pani prezydent, jakby pan telegraficznie w skrócie podsumować pana zdaniem klubu studniówkę pani prezydent Anny Mieczkowskiej. To znaczy w wymiarze współpracy, ta współpraca, jak powiedziałem, przebiega dobrze, natomiast w wymiarze zarządzania miastem dostrzegamy wiele niestety takich praktyk, które powodują, że decyzyjność jest w sposób poważny zakłócona. Jest wiele obszarów do poprawy. Ja, pani prezydent, w rozmowach w cztery oczy wskazuję na te nieprawidłowości, bo czy też inną formułę współpracy. Ja myślę, że pani prezydent ma jeden zasadniczy problem. Przejęła całe otoczenie byłego prezydenta Janusza Gromka, który przyzwyczaił do zupełnie innej formuły zarządzania, to znaczy dziel i rządź. Ludzie nie są przyzwyczajeni do normalnej pracy, do normalnej współpracy. Pani prezydent ma wielki problem i tutaj w obszarze działań na pewno będzie musi dokonać pewnych korekt, bo będzie bardzo trudno pani prezydent wykonać budżet. Mówiąc krótko, pamiętajcie państwo, że plan zagospodarowania przestrzennego, który uchwaliliśmy, także z przyczyn takich, bym powiedział, administracyjnych, będzie musiał być powtarzany. No to są problemy, które nie mogą się zdarzać, bo no, mieszkańcy oczekują od nas efektywnej pracy. Jeszcze na koniec, szanowni państwo, oczywiście jest Dzień Kobiet. Chciałbym życzyć, tu Krzysztof życzył naszym paniom prezydentkom, ja chciałbym życzyć wszystkim paniom kołobrzeżankom szczęścia, uśmiechu na co dzień i bądźcie razem z nami, bo dzięki wam świat jest po prostu piękniejszy. Dziękuję bardzo.